Siemaneczko, witam was, tutaj Buglantowski. Mam dla was solo glicza na kasę. W 10 minut zarobicie, że 2,5 miliona, a co drugi raz będziecie zarabiali 3 miliony. Na samym początku oczywiście pozdrawiam wszystkich oglądających, elo. No i jak widzicie, tutaj musicie sobie wykupić na męskiej postaci najdroższy Maze Bank i najdroższe apartamenty w 3 miejsca na samym dole listy apartamentów. Zwróćcie uwagę, jak ja to robię, a teraz przechodzę do podziękowań i pozdrowień za donaty. Jest, lubię klopsy, siema, masz zajebiste filmiki, pozdro dla ciebie i wszystkich widzów, elo, pozdro, lubię klopsy, dzięki za donate. A później mamy kolejną osobą, jest Krzychol151. Mógłbyś pozdrowić moją narzeczoną Elwirę. Pozdro Elwira. Następnie mamy Meme Lord. Dzięki Bóg za wszystkie glicze. Elo, pozdro Meme Mord. Później mamy Snapro. Elo, petarda glitch z kopowaniem od znajomych działa, tylko trzeba metodą prób i błędów. Elo, pozdro Snapro. Pozdrawiam cię. Później mamy Ghost TX. Jest elo, Bóg dodasz do ekipy, do znajomych. Elo, dodam, napisz na Xboxie. Pozdrawiam, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dzięki za wpłacanie donatu, dzięki za wsparcie, dzięki za oglądanie moich filmików, klikanie lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. No i jak wykupiliśmy sobie najdroższy Maze Bank na facecie, a później wykupiliśmy sobie jeszcze najdroższe apartamenty też na facecie, wstawiliśmy je w miejsce 4, 5 i 6. Później przychodzimy na kobietę i wykupujemy sobie już tylko najtańsze apartamenty w miejsca 4, 5 i 6. Później przechodzimy na fabułę. Ustawiamy sobie najlepiej swobodny tryb celowania, żeby nie było problemu z dołączaniem do innych graczy. Następnie aktywujemy sobie ten kod, którym trzeba właśnie wywołać pościg policji 3 razy najlepiej. Następnie trzeba sprawdzić, czy mamy na pewno dobry tryb celowania. Jak mówiłem, prędzej najlepiej ustawić sobie swobodny tryb celowania, żeby nie było problemu z załączaniem. Większość ludzi ma asystowane. No jak już policja do nas podleci, tutaj zacznie strzelać. Nieważne, czy to z helikoptera, czy z samochodu, zjadamy ten owo, tą bejlotę. Właśnie tutaj w tym miejsce trzeba przyjechać, tylko Grove Street. Na pewno już wiecie, bo pokazuję wam tego glitcha któryś raz. Jeżeli nie, zobaczcie sobie te poprzednie moje filmiki. A następnie tutaj po zjedzeniu tego owoca zmieniamy się w jakiegoś zwierzaka, psa. No teraz mi dali takiego śmiesznego pudla, ale to jest nieważne. Ważne, żeby dalej kontynuować glitch. Teraz potrzebny będzie dla osób, które grają na Xboxie i na PC-cie, osoba, która ma inny tryb celowania, jakiś znajomy po prostu w liście znajomych, nie musi nawet wiedzieć, że będziecie do niego dołączali. A na PS4 będziecie potrzebowali ostatniej aktywności. Wtedy, kiedy ja potwierdzę drugi komunikat, kiedy usłyszycie, zauważycie, że wasz zwierzak zginął, po prostu otwieracie profil i wchodzicie, odpalacie coś, co odpali wam GTA Online. W momencie, kiedy ja potwierdzę ten drugi komunikat, kiedy zobaczycie, że wasz zwierzak zginął. U mnie trochę to będzie inaczej wyglądało i dla Xboxa, i dla PC-ta, ale po prostu tutaj już wybiegamy gdzieś do drogi. Jak zjemy ten owoc, żeby łatwiej tej policji było do nas się dostać, no i wchodzimy w listę znajomych lub social club, zależy na czym tam gracie, i klikacie dołącz do znajomego. Pamiętajcie, wybierzcie takiego znajomego, który najprawdopodobniej będzie miał ten swobodny, ten asystowany tryb celowania. Jeżeli ustawiliście sobie swobodny, żeby nie było problemu z dołączaniem, no tutaj trzeba chwilę poczekać, potwierdzić pierwszy komunikat, poczekać na tym drugim komunikacie. Jak tylko usłyszycie, że wasz zwierzak zginął lub zobaczycie to na PS4, po prostu potwierdzamy, ja potwierdzam i PC potwierdzamy ten komunikat, a PS4 jak zobaczy, że wasz zwierzak zginął, po prostu wchodzi w ostatnie aktywności, odpala aktywności, następnie robimy to co ja, czyli wchodzimy w ustawienia sieci, przechodzimy w offline, zamykamy to, anulujemy te wszystkie komunikaty, które wyskakują, no i tutaj czekamy na białym ekranie ten komunikat, klikamy OK. Znowu mamy biały ekran, wczytuje nas teraz do fabuły, to będzie wyraźnie słychać, że już jesteście na fabule, wtedy z powrotem otwieracie menu start i ustawiacie sobie z powrotem ten swobodny tryb celowania, no bo przed chwilą dołączyliśmy do tego znajomego, pamiętajcie, nie? Także i po ustawieniu swobodnego trybu celowania trzeba jeszcze ustawić sobie ten internet na włączony, czyli przejść na online. No i teraz znowu używamy tego kodu na wezwanie policji, lecz teraz wyzywamy policję tylko na jedną gwiazdkę, żeby było łatwo. Sprawdzamy na mapie, jak widać policja już jedzie, nie będzie tutaj problemu. No jak już policja jedzie, to możemy po prostu dołączać do znajomego, lecz polecam wam dołączać przez listę znajomych i przez
Social Club. No tak to powinno wyglądać. Jeżeli nie można, możecie spróbować w ten sposób. Pamiętajcie, że tutaj, jeżeli wam te apartamenty się nie przesyłają, no to jest problem taki, że albo już żeście zrobili glitcha z trybem reżyserskim i te apartamenty najtańsze przeniosły się wam na babkę, z babki na faceta, bo robiliście stroje, lub też jest problem z zapisem. Jeżeli macie błąd zapisu, no to poczekajcie i zróbcie trochę później tego glitcha, bo jeżeli Rockstar chmury są niedostępne, no to ten glitch wam nie wyjdzie, no bo ten zapis będzie błędny i te apartamenty się nie przeniosą. To są dwie tylko takie możliwości, reszta tego glitcha ciągle działa. No i widzicie, jestem już teraz na online, normalnie Franklinem. Wzywam sobie motor i muszę lecieć pod drugą pejotę, która jest koło mechanika przy lotnisku tym cywilnym. Także jeżeli wam się podoba ten patent na kasę, tutaj zarobimy 2,5 miliona. Zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, zajebiste patenty na kasę, które pokazuję specjalnie dla was na moim kanale. Puplantowski, wasz ziom, hello! No i jak widzicie, tutaj jeszcze potwierdzenie. Dzięki Dawid za pomoc. Jak tutaj widzicie, że jesteśmy na online, no jest inny gracz i tak dalej. Ja jestem Franklinem, tu jest te miejsce, gdzie teraz mogliście zobaczyć sobie właśnie, gdzie jest ta druga pejota. Upewnijcie się, że macie włączone wibracje, no i podchodzicie tutaj w to miejsce, gdzie ja tutaj wam teraz pokażę. U góry w prawym rogu pokaże się, żeby zjeść pejotę. Dajecie w prawo strzałkę, czujecie wibracje na padzie. No i wszystko. Poza tym, jak zjecie tą pejotę, to już drugi raz ta strzałka w prawo się wam nie pokaże. Także ta wibracja to jest tylko takie ułatwienie. Jak zjecie ten owoc, to po prostu klikacie zmień postać. Wybieracie postać mężczyzny teraz, jeżeli robicie to glitchem na kasę. Pamiętajcie, ten glitch ze strojami ciągle działa. Ten glitch wszystko za darmo ciągle działa. Lecz niestety tutaj musiałby ktoś pokazać na PS4. Ja nie mam PS4. Czekamy po zmianie postaci na ten pierwszy komunikat, potwierdzamy go, mamy zamrożony ekran, ekran się odmrozi, zamykamy grę, później wchodzimy w zarządzanie grą, tutaj jest to Xbox, usuwamy dane konsoli i PS4, od momentu kiedy włączycie grę, trzymacie R1 tak długo, aż wyskoczy wam komunikat o tym, żeby rozjaśnić lub przyciemnić ekran. R1 do momentu przyciemni, rozjaśni ekran. My tutaj na PS4, my na Xbox i na PC-cie musimy anulować tą synchronizację i zakończyć ją. Jak się wczytamy do prologu, trzeba grę zamknąć, wczytać ją od nowa i tutaj wybrać opcję tej nowszego zapisu. Bardzo ważne, żeby właśnie wybrać tą formę zapisu tutaj. Klikamy OK, dajemy się teraz już, żeby to synchronizowało. Anulujemy tylko pierwszą synchronizację, tą drugą dopuszczamy, wczytamy się już później na online. Proszę bardzo, jest petarda, jest masakra, już mamy praktycznie zgarnięty ten hajs jest już nas, ten hajs jest już u nas w kieszeni. Teraz musimy tylko wykupić sobie najtańsze apartamenty i wykupić sobie najtańszy maze bank i zaraz zobaczycie, ile tutaj hajsu się przytuli się, masakra. Najpierw sprzedajemy maze bank, najpierw sprzedamy maze bank i sprzedajemy ten maze bank i proszę bardzo, tutaj mamy masakrę, wykupujemy maze bank i przytulimy tutaj bańkę zwrotu. Zaraz zobaczycie, po prawej stronie pod kwotą będzie bańka zwrotu. Oszczędzamy 2 miliony, no ale bańka tylko jest zwrotu, bańka zwrotu. I przechodzimy do apartamentów, jakie to jest niesamowity patent na klasę, więc to jest rzecz niemożliwe. Jeżeli zrobicie wszystko dokładnie tak, jak ja tu wam pokazuję, ten glitch będzie wychodził wam za każdym razem. Jeżeli macie problem z wczytywaniem na online, to wybierzcie jakiegoś innego znajomego, do którego się dołączacie. No i proszę bardzo, wybieramy apartamenty najtańsze, kup nieruchomość i wstawiamy w miejsce 4, 5 i 6. I tutaj mamy 550 tysięcy zwrotu plus tamta bańka, to już jest bańka 550 tysięcy zwrotu, to mamy 1,5 miliona, już jest 1,5 miliona, kolejne kliknięcia będą kolejne 0,5 miliona, będzie to kolejne 0,5 miliona, patrzcie, i znowu najtańsza chatka, kup nieruchomość,
I w pozycję numer 5 teraz wciskamy tą chatę. Proszę bardzo, 450 tysięcy, 450 i bańka 550, to mamy 2 miliony, mamy 2 miliony zarobione, 2 miliony zarobione na tym bardzo prostym glitchu tutaj na kasę z trybem reżyserskim. Pamiętajcie, jeżeli macie mało hajsu, wykupujecie sobie najtańsze apartamenty na facecie w pozycję numer 1, 2 i 3, jeżeli nie macie tam żadnych oczywiście, bo jeżeli macie, to potrzebujecie tylko w pozycji numer 4. Wykupujecie sobie Del Piero za 200 tysięcy, robicie tego glitcha i tutaj później jak będziecie na babce, wykupujecie tą chatę za 27 tysięcy i zgarniacie 170 tysięcy. Robicie tak dwa razy i później kupujecie następną chatę i następną chatę, aż kupicie sobie te wszystkie najdroższe chaty, aż kupicie sobie Maze Bank i najdroższe chaty i będziecie za każdym razem zgarniali tutaj rafię w 2,5, a później 4 bańki, bo zależy z jakiego tego, bo raz wykupujecie najtańszy, raz najdroższy, dobrze się rozgadałem, już Bóg Grantowski, wasz ziomelo.